wszystkich w GTA 5 online. Znajduje się w magazynie Import-Export. Jak widzicie, tutaj były inne pojazdy, ale dzięki super glitchowi pozamieniałem tamte nudne pojazdy na te pojazdy, które tutaj widzicie. I sami stwierdzicie, że te pojazdy do tego miejsca pasują. Bo normalnie tutaj się godzinami wlepiałem. Kurwa, jak te pojazdy pięknie tutaj wyglądają. I mam je, kurde, pod ręką i mogę je w każdej chwili wezwać. Nie muszę dzwonić do tego pieprzonego mechanika. Więc od razu przejdźmy do glitcha. W pierwszej kolejności ja udałem się do magazynu Import-Export w celu dokonania losowego wybrania pojazdu, który mi posłuży do glitcha. Więc tak, tutaj musiałem to powyłączać, żebym mógł wejść do magazynu. No i jak już wejdziemy do magazynu, moi drodzy, to już jest cały czas glitch. Idziemy do pojazdów specjalnych. Gdzie się znajdują? W piwnicy. Dokładnie tak. Glitch jest długi, ale warty poświęcenia. I łatwy. Więc teraz tak, idziemy sobie na dół, ble. I znajdujemy się właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie są te gówniane pojazdy. No i teraz, jak widzicie, już kilka tutaj pojazdów mam. Banshee, Sultana i tam jakieś gówno, karawan, czy coś tam, chuj wie, jak to tam zwał. W każdym bądź razie można sobie wybrać ofiarę, która się poświęci w celach naukowych. I padło to na tą, kurwa, ciężarówkę opancerzoną. Więc tak, wyjeżdżamy tym gównem na zewnątrz magazynu. Teraz ja i teraz wy aktywujecie SecuroServe. Po to, by nam się pokazała ikonka od Lestera. Napady z bazy końca świata. Wyciągamy telefon i akceptujemy tą akcję. Dobrze słyszysz? To jest tak zwana teleportacja, bo tego glitcha można robić w krótszym czasie, ale ja go pokazuję od podstaw, tak żebyś go, kurwa, zrozumiał. No i teraz, jak jesteśmy w bazie, to nam żadna misja się nie załączy. Biegniemy sobie do Avengersa. Przy okazji możemy sprawdzić, czy pojazd znajduje się na zewnątrz. Zgadza się, jest na zewnątrz, więc biegniemy do Avengera. Stosujemy kopiowanie pojazdów. To jest glitch na kopiowanie pojazdów z Avengersem. Ten, co cały czas działa od kilku dni. Tylko że trzeba tam końcówkę troszeczkę zmienić. Więc udajemy się do tyłu Avengera, naszego samolotu. Wchodzimy w niebieskie kółko. Czekamy, kiedy się wpieprzymy do środka. Czekamy ogień. Biegniemy do pulpitu, do drzwi. Stajemy koło drzwi, duszamy X-a, dwa razy PS-a, zagraj w online, włączyło nam się takie gówno, i kółko, bako, boom. Teraz oczywiście jest nam potrzebna też misja od Lestera, napady. Dokładnie tak, no bo się przeniesiemy do siedziby, gdzie się znajdują nasze napady. Ale tam tylko jesteśmy chwilowo. Teraz czekamy, aż się to wszystko włączy. To jeszcze czekamy. Teraz wduszamy kółko X i biegniemy. Ale moi drodzy, teraz się glitch już zaczyna zmieniać. Nie wchodzimy do garażu, wychodzimy na zewnątrz. Wow! Robiłeś już to? Nie, a ja tak, kurwa, bawiłem się już wcześniej. I teraz szukamy samochodu, który będzie mógł wjechać do naszego mazebangu, czyli do SecuroServe jedziemy. O tak, moje SecuroServe znajduje się w mazebangu, więc tam jedziemy. Moi drodzy, jakbyś się bawił na sesji publicznej, tak jak ja teraz, to jesteś raz, masz good moda, dwa, jesteś niewidzialny. Nie ma cię na radarze. Strzelać nie możesz, ale możesz przejeżdżać gracz. On cię nie zabije, bo masz good moda, jak siedzisz w samochodzie. No dobra. I wracamy teraz do glitcha.
Moje Securo Surf znajduje się w Mazebangu. Jedziemy do garażu. Teraz, żeby było jasne. Garaż w Mazebangu musi być zapełniony. Nie może być czegoś takiego, że jest jakieś wolne miejsce. Musi być wszystko full. Rozumiemy się. Więc czekamy, aż dojadę do Mazebangu. Na Xboxa tutaj się robiło inaczej i na PS4 się też to robi wszystko kurwa inaczej. My teraz podjeżdżamy, wybieramy sobie miejsce, gdzie jest pełen garaż, klikamy X. Znaczy pojawi nam się garaż jest pełen, klikamy X i tu już nic nie robisz. Nie dusisz ani kółka, ani X-o. Czekamy, kiedy nas samo wrzuci do garażu. No i teraz wybieramy sobie potencjalną ofiarę, którą chcemy przenieść. Więc ja sobie wziąłem krumę i teraz duszamy strzałkę w prawo. Tak, strzałkę w prawo. Musimy zmienić tablicę pojazdowi. No niestety, ale taka jest prawda. To tak kurwa jeszcze nie jest koniec tego glitcha. No i wchodzimy na kurwa tablicę, zmieniamy kolor tablicy. Kabum. Duszamy kuko kuko i wyjedź do zero pomieszczenia garażu. Duszasz X. Tak, tak tak pisało. Teraz duszasz trójkąt, kierujesz się do windy i opuszczamy nasz garaż. Wychodzimy na zewnątrz. Dokładnie tak. Jeżeli już będziemy na zewnątrz, lecimy dalej. To jeszcze nie koniec, kurwa. Ja się ustawiłem tutaj, żeby było wszystko tak jak trzeba. Aktywujemy klub motocyklowy. Tak. I sprowadzamy przez klub motocyklowy motor i odsyłamy ten sam motor. Kabum. Znowu włączamy interakcję, wchodzimy na pojazdy i szukamy pojazdu, którym wyjeżdżaliśmy na samym początku glitcha. Czyli to był jakiś tam ble ble ble. Zaraz go znajdę, ok. I akceptujemy to i teraz czekamy, kiedy przyjdzie nam ten pojazd. Pełna przyjść ciężarówka, ale ciężarówka nie przyjdzie i przyjdzie nam kuruma, zajebista sprawa. I tylko jak wsiądziemy do tego samochodu, to ten pojazd już się zapisze. Ja teraz udam się do mojego magazynu, by upewnić się, czy aby wszystko dobrze poszło. Ale ja wiem, że poszło dobrze, bo robiłem tak. I teraz tak, tutaj trochę popierdolę w skrócie. Więc jeżeli byś chciał mieć takie same pojazdy jak na samym początku filmiku, to musisz mieć kolejny garaż pełen. I teraz tym samochodem, który tutaj na przykład widzisz Kurumę, wjeżdżasz do tamtego pełnego garażu i zamieniasz go na ten pojazd, który na przykład jest tak jak BWP i zamieniamy je miejscami, czyli w tym momencie Kuruma, która była w magazynie, idzie do garażu, a BWP idzie do magazynu import-export. Proste jak trud. Więc ja teraz udaję się do magazynu import-export, by upewnić się, czy znajduje się tam Kuruma. Pod żadnym pozorem, żeby nie wpadło ci tak jak mi coś głupiego do głowy, typu kurwa, może uda mi się zrobić glitcha. Teraz tak, samochodem nie wjedziemy, więc musimy go przez interakcję odesłać. I teraz tak, żeby czasami ci nie wpadło coś głupiego do głowy i nie wzywaj przez interakcję pojazdu i nie wjeżdżaj czasami do pustego garażu, bo stwierdzisz, łe kurwa, skoro ja tak przywołuję pojazd, to mogę tak przywoływać jeden za drugim. Nie, 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 nie da się. Jeżeli taki byś zrobił błąd, to stracisz kurwa pojazd i będziesz musiał kurwa robić wszystko na nowe, plus to, że będziesz musiał kurwa kupić na nowo pojazd. Dobra, do rzeczy. Jesteśmy w środku, patrzymy po lewej stronie, koło Sultana widać było Kurumę, czyli jak widzimy, glitch się powiódł. Więc tak jak powiedziałem, jak tutaj zamieniamy właśnie później te pojazdy. I moi mili, jak widzicie, zajebisty glitch. W tym momencie możesz wezwać sobie jakikolwiek pojazd szybko, tanio i bezpiecznie. I moi drodzy widzowie, i to by było na tyle z mojej strony. Do usłyszenia znowu.